informacja turystyczna. Skąd się wzięła w Dobrodzieniu? A właśnie stąd, żeby zastanowić się nad tym, jak przyciągnąć do Dobrodzienia turystów. Nie ma u nas ani wielkiego, spektakularnego zamku, ani jakichś pałaców, w związku z czym musieliśmy poszukać pomysłu. No i ten pomysł to były pierwsze znaczki turystyczne, jakie się pojawiły w naszym Domu Kultury. I to są 3 znaczki turystyczne. W Polsce istnieje społeczność turystów, którzy zwiedzają Polskę przy pomocy właśnie zbierania znaczków. Mając 3, mamy gwarancję, że na pewno do nas po te 3 znaczki przyjadą. Potem były pocztówki, 36 pocztówek Dobrodzienia i niespodzianka, bo z tyłu, tam gdzie normalnie wpisuje się życzenia, tu są informacje o Dobrodzieniu. Można te informacje ze sobą zabrać. Następnie gadżety reklamowe, te, które gdzieś możecie Państwo zobaczyć, czyli parasole, czyli kubki, czyli magnesy. Takie magnesy z nazwą miejscowości też zbierają nasi turyści, a my jesteśmy wyjątkowi, bo nasza nazwa jest dwujęzyczna. Nasz magnes jest również dwujęzyczny. Questy. Questy to są te elementy gry terenowej, takie sposoby na to, żeby wspólnie ze znajomymi albo z rodziną zwiedzić dane miasto, rozwiązując różnego typu zadania. Rzeczywiście taki quest istnieje na terenie naszej gminy w Dobrodzieniu, w Bzinicy i w Rędowicach. Na terenie naszej lokalnej grupy działania tych questów jest aż 11, czyli turysta może spędzić u nas przynajmniej tydzień, jeśli nie dłużej. No i w konsekwencji klachalnia kafe, czyli takie miejsce, które w założeniu ma być informacją turystyczną w formie kawiarni. Realizacja unijnego projektu pozwoliła nam mocno do tego pomysłu się już przygotować. Teraz potrzebujemy już tylko remontu budowlanego i będziemy Was zapraszać do nas, do kawiarni. No ale żeby turysta u nas nie czuł się obco, no to musi zostać oprowadzony. My po Dobrodzieniu rzeczywiście oprowadzamy po muzeum i robimy to w 2 formach. Albo w postaci stroju historycznego i taką usługę turystyczną oficjalnie świadczymy, albo po prostu zapraszamy na wspólny spacer, ponieważ przeszliśmy jako pracownicy Domu Kultury kursy i jesteśmy przewodnikami turystycznymi.